Witajcie ludzie z tej strony, oczywiście Marzen Rux, a to jest 11 odcinek Zagrajmy w Gothic 2 Noc Druga Modyfikacja Karaiby, tak, Piraty Liben. Pewnie się zastanawiacie, czemu tutaj, a nie na górze, no bo chciałem sobie poklikać te przyciski, w końcu mi się udało czwarty przycisk i ja tego nie widziałem, ale tu się takie coś otworzyło, patrzcie w ogóle na to, no. Nie chciałem tego w odcinku robić, bo to ginięcie cały czas, wiecie, już i tak próbowaliśmy to robić, to musiałem sobie na spokojnie zobaczyć, o co tu chodzi. Jak widzicie, jest pełno kamiennych tabliczek oraz tu jest skrzynia. Tylko naprawdę zręczny może otworzyć tą skrzynię. My oczywiście nie możemy, no jeszcze troszeczkę zręczności musimy się nauczyć, więc zobaczymy. Bo to coś może będzie fajnego. I co my tu mamy? Jak widzicie, mamy trening i tutaj te kamienne tablice dają nam nauki trochę. Punkty trafień, walka bronią jednoręczną, ale spoko, naprawdę powiem wam szczerze. To wygląda nieprawdopodobna zbrodnia, jak chcecie to sobie to zatrzymajcie, artefaktach. Też artefakt na tym obszarze są przeznaczone tylko na szczególną sytuację, używaj więc ich mądrze. Okej, okay, jeszcze kamienna tablica siły jest i kamienna tablica walki bronią dwuręczną. I to tak naprawdę tyle z tego miejsca, aczkolwiek będziemy musieli wrócić tutaj po... No sami wiecie po co, będziemy tutaj musieli wrócić po tą skrzynię, ale pierw musimy się nauczyć zręczności. Na razie tutaj nic nie ruszamy, bo... No jak wiecie, no nic nam za bardzo tutaj nie jest potrzebne. Lecimy zabijać dalej i szukać tego Elwricha cholernego. Nie mam pojęcia, gdzie on w ogóle poszedł. Nie mam pojęcia, gdzie Elwrich poszedł i tego się obawiam, że on już może nie żyć. Co takie dziwne te są? Halo, co się dzieje? Taki jakiś dziwny dźwięk był bicia. Nie wiem, może... Czekajcie. Nie, jest dobrze, okej. Ja w ogóle sobie łukiem patrzę, co tu w ogóle jest ciekawego. Jaszczury. No mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego znajdę, bo... No nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być Elwrich tak w ogóle. Krwawy ogar tam jest. On się oczywiście na nas zaraz... On zaraz już będzie do nas leciał, nie? To na pewno. Już leci do nas. Jak widzicie, no krwawe ogry łatwo się zwabia. I jak widzicie, one... Coś jest nie tak, kurczę, z dźwiękiem. Jak widzicie, nie wiem, jak bije, to taki dziwny jakiś dźwięk jest, kurczę. Nie wiem przez co to i czego. W ogóle głowa lasa mamy dalej. Będziemy zaraz musieli lecieć do... co? Tworzenie szkieletu goblina, obudzenie golema. Jak ja mam w ogóle ten? Przemian w ognistego jaszczura, 5 wichru. Fajne rzeczy mam, naprawdę mam fajne rzeczy. Trzeba się troszeczkę uleczyć. Fajnie, że zbierałem te mięso kopacza, aczkolwiek potrzeba mi jeszcze więcej jego. I trzeba będzie oczywiście uderzać do naszego przyjaciela Kendricka po to, żeby nam coś tam, wiecie, coś tam ulepszył, nie? No bo przyda się. Tam coś jest, tam są jakieś skały, a tam coś w ogóle, tak jak widzicie, jest. Jakiś, nie wiem, jakiś krąg. Może tam Elwrich, kurczę, no sobie kopnął w kalendarz, czy coś w tym deseń, no zobaczymy. Dziwny jakiś, ej, poczekajcie, bo jak leję potworki, to taki dziwny dźwięk jest straszny, nie wiem dlaczego. O nie, kąsacz już do mnie leci. A, dobra, one się tutaj zmadowały. Dobra. Kąsacze mi za dużo problemów... Ej, muzyka jest spoko. Serio, dwa kąsacze zabiłem? Aha, dobra. Czekajcie, muszę zobaczyć sobie na muzykę, dźwięk. Efekty. Serio, to brzmi, kurczę, jak bije potworki, jakbym, nie wiem, jakby gra miała jakieś kluchy. Nie wiem, jakby się coś zbugowało i to konkretnie jeszcze kąsacz leci do nas. Serio, jakoś dziwnie słychać to. Kolejny kąsacz tam jest. No powiem wam szczerze, na tej mapie kąsaczy jest od cholerki. Co mi tak w ogóle dużo życia zabrało? Czekajcie. My byliśmy w tych ruinach? Byliśmy tutaj chyba, nie? Jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli. Zaraz pójdziemy, tak jak wam mówiłem, tak jak obiecałem. Pójdziemy do obozu, powiedzieć tak, do Grega. Później... Pierw pójdziemy do Grega. Później pójdziemy do... Właśnie nie wiem, gdzie później pójdziemy. Pierw pójdziemy do Grega, pierw pójdziemy do Alligatora, później do Grega i później do
O Jezu, już lecą kąsacze do mnie. Ale słabe są. Dobra, nie jest źle. Pierw pójdziemy do aligatora, powiedzieć o tych oczywiście białych czy szarych, czy jak one tam były w wilkach. Jeszcze jeden kąsacz tu jest, okej. No i zobaczymy co on nam ciekawego powie. Idziemy oczywiście w stronę tego kręgu, bo no musimy w końcu gdzieś Elvricha znaleźć, a dzik tu jest? O proszę bardzo, dzika mamy, proszę bardzo, znaleźliśmy dzika. Czy on będzie jakiś mocny? O, odpowiedź brzmi nie. I tak ma być. Nie ma tu raczej żadnych takich ciężkich stworów, chyba no, że coś teraz znajdziemy, chociaż nie wiem. Przydałoby się troszeczkę, moje skrzypiące krzesło wróciło, nie wiem co, muszę wymienić te krzesło w końcu kiedyś. Mam nadzieję, że tu nic ciężkiego. Harpia, ja pierdykam. Elvrich! Elvrich nie żyje. Czy on śpi, czy nie żyje? Przywódczyni. Patrzcie jakie... Jestem ciekaw czy... Ej! Dobra. Tutaj coś czuję, że będę musiał. Tutaj coś czuję, będę musiał naprawdę. Nie. Tutaj coś czuję, będę musiał. Ale te harpie są przerąbane. Ja pierdzielę, dobra, wczytuję się, nie ma sensu. Ja mam jakiś deszcz ognia? Ja mam jakiś deszcz ognia, bo ja no, nie dam tu rady, naprawdę. Nie dam tu kurczę rady. Bryła lodu, falę lodu wiem, że miałem. Lodowa strzała, lodowa fala pod siódemeczką. To musimy się skillować maną. I zrobić tą lodową falę, bo nie widzę siebie po prostu w walce z tymi harpiami. Ich jest tam ogrom. I chyba tam Elvrich leży, nie wiem czy on zabity jest czy nie. Zobaczę co to w ogóle coś im zrobi. Chyba nie. Dobra, jedną sobie zleję. Dobra. Jeszcze krwawy ogar do mnie leci. I to dwa krwawe ogary. Jeszcze jedna harpia i krwawy ogar został. Dobra, jeden krwawy ogar zabity, jeszcze jeden jest. Dobra, ale ta fala na niego podziałała, bez kitu. Ale ta fala na niego podziałała, w ogóle Elvrich tutaj leży. I to w niezbyt dobrym stanie, napój, miała go przy sobie przywódczyni harpi. Zaraz zobaczymy co to jest za napój w ogóle. Czy tu już nie ma więcej harpi? Nie ma. Rozejrzę się łukiem, czy tutaj jest jeszcze jedna harpia. Jeszcze jedna, czy jeszcze 20? Bo nie mam pojęcia. Odna strzała z łuku padła! Ale pięknie. Wiecie co? Wejdźmy sobie zobaczyć, co jest w ogóle z Elvrichem. On śpi. A, wlał. Eren, co się stało? Właśnie chciałem się od ciebie, dlaczego leżysz tu na ołtarzu strzeżonym przez krwiożercze harpie? O tak, racja, harpie, postanowiłem dokładnie zbadać ten kamienny krąg. Gdy tu przyszedłem, zauważyłem interesujący amulet, który leżał na ołtarzu, gdy nagle pojawiły się te bestie i mnie zaatakowały. Największa z harpii drasnęła mnie w ramię, a potem straciłem przytomność. Masz jeszcze amulet? Czekaj, zaraz, a tak mam go w kieszeni. Zatrzymaj go jako podziękowanie. Chodźmy do obozu. Dobrze, jeśli tak twierdzisz, zostanę w łodzi i będę jak szalony ćwiczył się, uczył... okej. Idziesz do obozu, czy ty idziesz za mną? W ogóle tam jest kolejny teleport. Ja nie wiem, czy my tu nie możemy właśnie teleportować się w różne miejsca. Tu mamy dzika. I tu mamy kolejną jakąś... Aha, super. Czyli to jest taki teleport, który nas tutaj przyzywa. Okej, czy ja się zapisałem gdzieś tam już po zabiciu harpi? Chyba nie, chyba się nie zapisałem. Dobra, to jest to miejsce. Dobra, czyli to jakby nas teleportuje w to miejsce, okej. Tu krwiopica jest, proszę bardzo. Ja idę tam oczywiście, tam gdzie byliśmy, bo tam jeszcze coś ciekawego było i oczywiście, tak jak wam mówiłem, obiecałem, wracamy do obozu. Wracamy do obozu. Harp jest zabity, a jeszcze zobaczę jak, co to w ogóle za amulet jest. Bo wiecie, nie mam zielonego pojęcia, może być spoko. 28 w ogóle głów pełzacza. Amulet jakiś, amulet kamiennego kręgu. Okej, jakiś mocny ten amulet jest. Zakładam go, bo jest, ma ochronę przed magią. I to taką konkretną ochronę przed magią. Szkoda, że tych mięskopacza więcej nie ma, no kurczę, ale no co zrobić, co zrobić? Tam kolejne wilki są w ogóle. Czy one się na mnie zmadują? Nie. Jedynie co się na mnie maduje to jaszczur teraz.
Ale jaszczur jest akurat bezpieczny, bo on nas, no, jak nie na strzała, no to na dwa pójdzie. Później po odcinku muszę zobaczyć, co się z tym dźwiękiem stało. Będę musiał jeszcze raz zrytować, zanim nagram kolejny odcinek, chociaż i tak to robię. I gdzie my w ogóle jesteśmy, bo ja nie mam pojęcia. Bo kurczę, tak blisko obozu byliśmy, a wyteleportowałem się i no jestem teraz, gdzie jestem, niestety. Aha, dobra, już jestem tutaj w sumie. No to co, lecimy do obozu w końcu. Wspomnieć, że tak, przysługa dla Fina, weź się szare wilki, skóra cieniostwora, no i pójdziemy do Lucy i powiemy, że oczywiście Elwrich tutaj jest, no i myślę, że i będziemy mogli iść już do tamtej jaskini, którą oczywiście sami wiecie, o którą mi chodzi. By the way. Dobra, lecimy do pana Elwricha, który tu chyba jest, chyba że poszedł już do obozu, to wtedy... tak jest, Elwrich poszedł do obozu, a my tu raczej nic już nie mamy poza tymi wielkimi drzewami i dzikiem, a tam jest, sami wiecie co tam jest, na górze wieża, gdzie był Hrmanin, ale to jest to samo miejsce, tak samo prowadzi, jak wiecie sami co, w ogóle mam 10 punktów. To miejsce prowadzi tak samo do tej jaskini, gdzie musimy iść dla Skipa, tak samo właśnie jak ten. Tak samo jak od dołu byśmy poszli. Jack Alligator, w czasie łowni widziałeś może jakichś kamiennych tablic? Takich jakie się walałem po całym Arkandarze, tak pełno tu leży odłamków, nie widziałeś całych tablic? Nie, ale mogę ci się udać złożyć coś z tych kawałków, gdzie dokładnie je widziałeś? Głównie w jaskini i w pobliżu prastarych posągów. Okej, wszystkie szare wilki są martwe. Dobra robota, powiem innym, że już nie muszą się obawiać wilków, gdy idą do lasu. Naucz mnie, oczywiście nauczymy się zręczności, bo... no bo przyda się nam zręczność. I tak pewnie zaraz poziom wbijemy. Więc dla mnie to żadnego problemu jakoś nie robi. Czy tu jest już Elwrich? Jest tylko Lucia. Ale Elwricha nie widzę. Tu jest Elwrich, dobra. Elwrich sobie powróci, uczy się walki, czyli czegoś, co musi się nauczyć, bo jest cienki. Uwolniłem Elwricha ze sponów kilku harpi. O, wielkie dzięki, proszę weź ten niezwykle ognisty gulasz jako wyraz mojej wdzięczności. Przepis na ten gulasz otrzymam od Samuela. Okej, moja droga. Od Samuela powiadasz, masz ten gulasz, znaczy przepis na gulasz, okej. Zaraz idziemy, tak jak mówiłem, do Kendricka. A gdzie jest ten gulisty gulasz? Premia do siły plus jeden, no i super. No i to mi się podoba, pani Lucio. To mi się podoba. Lecimy do Kendricka, mam troszeczkę rudy, więc będziemy mogli ją wykorzystać. Tylko oczywiście idziemy pierw jeszcze do Skipa, który nas zabierze na statek. Tam pogadamy z Kendrickiem, z Gregiem. Prześpimy się do rana, żeby zregenerować siły. Myślę, że coś sobie posprzedaję, tylko Garvela znajdę, nie Garvela, tylko handlarza znajdę. No i będę musiał u Garyta potiony kupić. Hey, mamy tu oczywiście Kendricka. Surowa stal, ulepsz pancerz. Gdy powiedzieć, że mogę już nosić piracką zbroję. O właśnie, zapomniałem tego zrobić. Wiem o tym, wydał mi już dyspozycję. Gratuluję. Oddaj mi więc twoją starą zbroję. Oto twoja nowa zbroja. Proszę bardzo, ulepsz pancerz. Czekajcie. Nie nosi zbroi, którą... A, dobra, muszę ją założyć. Jak ta zbroja wygląda? Już pod 50 parę mamy tych. Ulepsz pancerz. Ochrona broń strzały 20, 40. Ochrona broni strzały plus 5. Ochrona na ogień 10 brył. Ochrona przeciw obrażeniu od upadku. Lekka regeneracja. Kamień garsz korpaka. Szczerze, ja bym się skłonny był do ochrony na broni strzały plus 20, tylko że muszę mieć 40 bryłek. Tutaj muszę mieć 15 na to, więc na razie wiecie co, na razie pozbieram sobie bryłki. Zobaczę, co on w ogóle ma ciekawego. Oczywiście nic nie ma. No ale tak to już jest. Lecimy oczywiście, tak jak mówiłem, do Grega, który będzie siedział za sterami pewnie, tak jest. Panie Gregu, nic na razie nie ma ciekawego, aczkolwiek... kapitanie, muszę prosić o przysługę. O przysługę nie brzmi to zbyt cudownie, ale mów o co chodzi. Finn, jeden z rozbitków tej wyspy, ma mały posążek, który jest mi potrzebny do szukania skarbów. Ale odda mi go tylko wtedy, jeśli będzie mógł należeć do naszej załogi. I tylko dlatego mam mu na to pozwolić? Nie, wybij to sobie z głowy, ale koniecznie potrzebuję tej statuetki. Więc weź ją sobie po prostu, ale dobrze, jeśli jest to takie konieczne, to poddam go próbie. Skip w czasie jednej ze swych przechadzek zobaczył trolla. Bestia jest niedaleko tej wyciosanej w skałach budowli. Wejdź na wierzchołek skały i wypatruj się w morze.
No przecież zanim bestia się poderwie i zniszczy nasz statek, powinna być przez kogoś załatwiona. Tego może dokonać twój nowy przyjaciel. Przecież mi Kieutrola jako dowód będzie przyjęty. No, powiem wam szczerze, że tak myślałem, że to będzie quest. Znaczy, powiem wam tak, nie przechodziłem wcześniej w ogóle żadnej misji, nic tu nie kombinowałem. I po prostu tak strzeliłem, że na pewno to będzie coś związane, bo trole tak, wiecie, od razu tak, wiecie. Ej, Kendrick, nie krzycz na mnie, proszę bardzo. Masz swoje łóżko i szukamy, tak jak już wam mówiłem, Garvela. Nie, to był Garrett. Garretta szukamy, nie mam pojęcia, gdzie może być Garrett. Na rufie statku go nie ma, to lecimy gdzie indziej. Tu jest Brandon. Brandon, nasz przyjaciel. Tutaj nikogo nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie jest nasz, oczywiście, nasz drugi przyjaciel, który się nazywa Garrett, który no, może coś sprzedać. No, mam nadzieję, że nie poszedł na ląd. No bo zaraz będziemy musieli oczywiście... Garrett jest na samym dole, okej, czyli idziemy mu coś sprzedać na sam dusie, jeżeli pamiętam, tędy schodziło. Więc już idziemy do Garretta, kurczę, dalej mi się mylą, ten Garrett, Garvel i tak... Czekajcie, dobra, na dół jednak nie tędy. Chociaż nie tędy? Tu którędy na dół się schodziło? Dobra, już widzę, nie musicie mnie opierdzielać, kurczę, w komentarzach, bo mówię, że tak... O, Enrux, nie tutaj, ty ślepaku jeden. Lecimy do Garretta, który tam nadzoruje chyba... on po prostu ma swoją bazę, której sobie sprzedaje swoje nędzne rzeczy. Nie no, żartuję, że nędzne. Garrett, handlujesz jeszcze? Oczywiście, troszczę się o to, aby na dobre rzeczy z obozowego magazynu nie znikały tak po prostu. Poza tym kapitan kazał Kendrickowi, aby wykuł trochę broni, która potem sprzedaje. Okej, okay, pohandlujmy. Serio, ty nie masz nic? Kompletnie nic? Oj, to słabo mordeczko troszeczkę. Nie ma praktycznie nic. Wezmę oczywiście troszeczkę strzał. I on kompletnie nic nie ma. Co ja ci tu mogę sprzedać? No szkoda, bo... no bo mało strasznie masz tych rzeczy. Dobra, skórę topielca, skóra dzika, to raczej mi się nie przyda. Węgiel... serce orka mam. O kurczę, skąd ja to mam w ogóle? A dobra, zabijałem kogoś tam chyba. Skóra wilka, głowa polnego pełzacza. Zostawiam, bo może coś w przyszłości tutaj będzie robione. Skórzanych mieszków mam troszeczkę. Kilof, jakieś stale, nie stale. Myślę, że jakieś bronie mu mogę sprzedać w sumie. Coś drugiego jakby było. Topor jeden. Młot kowalski, proszę bardzo, ma troszeczkę tego. Kiepski krótki miecz, szpada jest troszeczkę warta, więc sprzedajmy mu szpadę. Pałka bojowa, zadzwoniam miecz dwuręczny, długi miecz, 255 aż mam. Prastary orkowy topór, kiepski długi miecz i kordelas. To sobie zostawię, tak wiecie, dla picu. Myślę, że jeden łuk bym mógł sprzedać i sprzedam łuk długi. Długi łuk sobie sprzedamy. I za to mogę kupić oczywiście potiony. Wszystkie rodzaje potionów, plus jeszcze z 5 wytryszków sobie wezmę. Wiecie po co, sami wiecie po co. Dobra, jeszcze mamy skórzane mieszki tak w ogóle. Będziemy musieli je sobie oczywiście otworzyć. Halo, moje ej, gdzie moje skórzane mieszki? Halo! A tutaj są, dobra. 25 sztuk złota w jednym, 25 sztuk złota w drugim i 25 sztuk złota w trzecim i 50 w czwartym. Myślę, że pójdziemy teraz sobie do Samuela. Samuel chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest na lądzie. Co to jest? Mainolf! Ren, jestem tu! Mainolf, uważaj, bo cię ktoś jeszcze zobaczy. Nie bój się, dla reszty piratów jestem niewidoczny, ale lepiej mów cicho, inaczej uznają cię za wariata. Nie możesz tu zostać. Nie mówisz nic nowego. Nie po to przecież opuściłem Arkendar, aby teraz zginąć w magazynie pirackiego statku. Poza tym w międzyczasie już zaczęły mnie świerzbić ręce, żeby znowu coś wykuć. Ale kolejny na statku raczej nie podzieli się ze mną kuźnią. Rozejrzyj się trochę na wyspie za jakąś kuźnią. Okej, okay, dobra, wiem gdzie jest kuźnia. Mamy tu Mainolfa, mojego ulubieńca, kurczę. Wiecie, to jest taka postać epizodyczna, która jest rzadko, ale naprawdę polubiłem go przez te misje fajne dla niego, więc no co ja mogę wam powiedzieć? No fajna postać, fajną postacią jest Mainolf, więc... no nic tu więcej wam nie powiem, bo no, lubię strasznie gościa. Lecimy do Grega oczywiście. Poczekajcie, bo... A, ktoś tam w ogóle wstaje. Ja gdzieś róg miałem, z tego co pamiętam. Krew demona jeszcze mam w ogóle. Złoty naszyjnik. Gdzie jest róg?
Rytualny nóż, który dalej mamy w ogóle. Nie mamy. Gdzie jest ten cały róg, którego miałem używać? Tym rogiem możesz dać, aby odebrał i zabrał na ląd. Serio? Tak to zrobili? Nie no, winszuję, naprawdę, twórcy modyfikacji Piraty Liben, zaskoczyliście mnie, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Ja chcę po prostu Samuela dorwać. Tu jest Bones, tu jest ten. W środku jest Owen. Tutaj jest Francis, Tom. Chyba Samuela tu nie ma. Chyba Samuela tu nie ma. Bo wiecie, ja bym chciał sobie wziąć... nie ma chyba Samuela tutaj. Ja bym chciał sobie wziąć szybkiego śledzika i po prostu szybkim śledziem tam przytegować troszeczkę. No bo tego trolla byśmy teraz ubili sobie z koleżką, ale niestety... dobra, to ja sobie pójdę na statek z powrotem. I najwyżej sobie kupię te szybkie śledzie, bo to troszeczkę zajmie, zanim tam dobiegniemy. Zabierz mnie na statek, dobra, dawaj szybko na stateczek, później z powrotem na ląd. No i później zobaczymy, co to będzie. Tylko gdzie był Samuel, to mnie właśnie interesuje. Tam jest Morgan na górze, Morgan Freeman. Nie no, oczywiście nie Morgan Freeman, ale Morgan. Tylko gdzie jest Samuel, to mnie interesuje. Tam jest Maynolf oczywiście, czyli mój ulubieniec. Ale gdzie jest Samuel? Tutaj raczej go nie będzie. Czy on będzie gdzieś raczej... On gdzieś raczej będzie w kuchni, gdzieś gdzie będzie mógł... A tak, on jest w tej kuchni takiej na górze przecież. Bo tutaj jest zejście na dół. A on będzie w tej kuchni, bo oczywiście trzeba... Musi coś zrobić. A wiecie, gdzie jest warsztat ogólnie, nie? Wiecie, gdzie jest warsztat, który będzie mógł? Tam, gdzie siedzą ci ludzie. I tam będzie mógł sobie w kuźni siedzieć nasz przyjaciel. Więc to bardzo fajne, fajne jest. Tu jest Kendrick, on jeszcze śpi. Brandon. I tutaj powinien być... gdzie jest ten? Gdzie jest Samuel? Tu jest łóżko oczywiście. Ale gdzie jest Samuel? Tu jest Brandon. Ej, nie ma Samuela nigdzie. To mnie teraz zaciekawiło. Serio, nigdzie kompletnie nie ma Samuela. Nie wiem, on może być obok tutaj? No nie mam zielonego pojęcia. Nie no, to jest raczej kajuta kapitana, nie? Nie no, tu jest ten jego chrząszcz. Ale to, że Maynolf tu jest, to ja nawet go nie widziałem, jak przechodziłem. Naprawdę, pierwszy raz Maynolfa tutaj widzę. Tylko gdzie jest ten cholerny Samuel? No, chyba raczej dzisiaj w tym odcinku tego nie zrobimy. I będę was musiał zaprosić do odcinku 12, bo... No nie widzę kompletnie Samuela. A czekajcie, bo jeszcze jest druga opcja, że on jest gdzieś tu. A dobra, już wiem, gdzie jest Samuel. Tu jest skurczybyk. No i jest Samuel. Dawaj mi szybkiego śledzika, mordeczko. Jakie jest laboratorium na statku? Marny został przygotowany dla maga. Ważenie wódki w takich warunkach wymaga ogromnych umiejętności. Gdy tylko wyjaśni się sytuacja na wyspie, urządzę się do nowa. Daj mi room, chcę coś mocniejszego. Dawaj mi szybkiego śledzika, mordo. Szybki śledź razy 1. Szybki śledź razy 2. Myślę, że takie trzy szybkie śledziki będą spoko. Ja dalej nie wiem, co to był Młodlow. Tak szczerze wam powiem. I mnie to martwi, bo ja nie wiem, czy to kupywać, czy nie kupywać tego. Lecimy oczywiście po skipa. Lecimy oczywiście na ląd. I lecimy do naszego przyjaciela. I chyba tam zakończę odcinek. W następnym odcinku będziemy klepać raczej trolla. To będzie test dla niego. Tak jak już wspomniał nasz oczywiście kapitan. Mamy tutaj szybki śledź. Let's go this party. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że będę mógł tą skrzynkę otworzyć w ogóle. Przejdziemy się tam kiedy indziej, może poza odcinkiem pójdę zobaczyć. Nie mam pojęcia, ile zręczności potrzebuję na ową skrzyneczkę. Ale mam nadzieję, że nie za dużo. W ogóle muszę jeszcze się na... tamo udać, w tamtą stronę zobaczyć, co tam jest. Bo jak pamiętacie, tam pierwszy kamień ogniskujący zdobywaliśmy. No i przydałoby się zobaczyć, co tam w ogóle jest, bo ja nie mam zielonego pojęcia, tak by the way. I wiecie, no i przydałoby się, po prostu by się przydało tam podać. Ale ja tu już wyrżnąłem to wszystko. Tu już naprawdę jest coraz mniej potworów. Tam jeżeli się nie mylę, to tylko zostały te szare wilki. Tutaj jest jaszczur, okej, i tu dużo jaszczurów jest.
Ale ich sobie wybijemy na luzie. Bo nie, jeszcze krwawy ogar leci. Okej, ogar tam je od tyłu, kurczę, wali. Dobra, zapraszam do tańca. Ogar woli jeść ogólnie. Dobra, a i ten ogar jest naprawdę słaby. Nie wiem czemu tak go znerfili w tym... czekajcie, dużo jest tych wilków w ogóle? Tu jest jeden póki co. Te strzały nawet do niego nie docierają, dobra. Anyway, lecimy tam, gdzie miałem iść, bo... O proszę, kretoszczury tu są. No witam bardzo serdecznie, no i kąsacz kolejny. No i zaraz będziemy w tym całym obozowisku. I oczywiście będę miał już chyba dla Mainolfa, sami wiecie co. Serio tu tyle leśnych tych jest? Nie leśnych pełzaczy, tylko leśnych ścierwojadów? Fajnie. Przynajmniej poekspimy sobie. Ile do levela? Troszeczkę potrzebujemy do levela. Czy jego... O, dostał, fajnie. Dobra, ej, bez kitu, coś jest nie tak, kurczę. Ej, czemu, nie. Myślałem, że padł już ogólnie, ale jednak nie. Dobra, wszystkie mięska zjedzone, mamy mało życia. I lecimy do naszego przyjaciela. Ej, ja od tyłu to zawsze... Tak, dobra, tu jest od boku, do tego trzeba zajść. Wejście do piramidy jest tylko jedno, a my lecimy do naszego oczywiście przyjaciela Fina, którego tu nie ma. Gdzie był Fin? Tam był Fin, okej. Okay. Tu jest ogólnie kuźnia. Więc zobaczymy, co nasz przyjaciel tam później powie. Gdzie tutaj był Fin? Na górze on był chyba. Jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba że śpi, chyba że... Ej, bo tu było ich kilku. Oni nie żyją, czy co z nimi jest? Bo ej, bez kitu. Tu i było trzech. I nie ma ani jednego, nie, dobra, tu jest. Tu jest Finn, super. Rozmawiałem z moim kapitanem. I co powiedział? Będziesz przyjęty, jeśli zabijesz trola, który jest w pobliżu statku. Oszalałeś, jedno złe uderzenie i zlecę z tych skał w przepaść. Jeśli chcesz mieć ten posąg sam za trola, powiedz, że to ja zrobiłem. On ci tyle powiedzie, że nie zranisz tego potwora żadną strzałą ani czymś takim. Możesz mieć trudności, więc rozejrzyj się w domu umarłych strażników, by może znajdziesz tam coś pomocnego, ale bądź ostrożny. Dwa w niej mieszkańcy tej wyspy postanowili tam pułapki i kluni ostrożnych członków naszej załogi nigdy stamtąd nie powróciło. Rozumiem. Byłem już tam i no było jak było. Dobra, tu jest ta cała kuźnia. Nie, czekajcie, tu nie ma kuźni. Kuźnia była na dole, okej. Okay. Czyli co? To było mordeczki na tyle. Mówię Rux, trzymajcie, do następnych, hejo, pa, pa i cześć.